Dawid, ja wiem, że dzisiaj jest Twój dzień. Pokaz był bardzo udany i z tym się zgadza, wiem, że wiele osób tutaj na sali, ale muszę Cię spytać o Top Model. Jak to naprawdę było? Człowiek pracuje cały rok, jak na 3 etaty, robię 3 pokazy, nagrywam 2 programy, a Ty mnie pytasz o Top Model. No ale co? Jak to było? Jak to naprawdę było z tym sprawdzaniem biustu? Jak to było z tym sprawdzaniem biustu? Każdy robi to, co ma ochotę, tak? Ja sprawdzałem biust. Uważam, że dla modelki jest bardzo ważne mieć biust fajny, zdrowy, a przede wszystkim naturalny. Ale spodziewałeś się, że wybuchnie taki skandal? Nie spodziewałem się, że wybuchnie taki skandal. Nie spodziewałem się, że ludzie tak są w stanie zareagować na taką sytuację. Myślę, że to jest kwestia podejścia do pewnych rzeczy i kwestia takiego swojego pomysłu na to, jak sobie zbudować autorytet i doczepić się do czyjejś sławy, do czegoś, co już ktoś zbudował. Myślę, że wiele ludzi, którzy nie mają nic do powiedzenia, uwielbiają robić skandale i myślę, że to chodziło o to troszeczkę. Ale czy spotkały Cię jakieś przykrości konkretne z tego powodu? Przykrości bardzo, najbardziej z tego wszystkiego denerwowałem się Angelikę, która do tej pory jest moją koleżanką, jest zresztą dzisiaj na pokazie, jest bardzo miłą, fajną osobą, na której nazwisku wiele osób sobie budowało jakieś tam swoje sytuacje, tak? I nadużywało jej nazwiska w mediach wszędzie, nie pytając ją o to, robiąc jej tak naprawdę obciach po całej Polsce. Ja uważam, że to jest najgorsza sytuacja, która się z tego wszystkiego wydarzyła. Mam nadzieję, że jej to kiedyś wynagrodzę. Zapraszam ją na wszystkie swoje imprezy, na wszystkie pokazy. Siedzi u mnie jako gość honorowy. No tak, ale telewizja to pokazało, poszło w świat, no i niestety. Ale to nie przeszkadzało Angelice, to przeszkadzało ludziom, którzy się do tego doczepili, tak? Angelika była z tego bardzo zadowolona, jedynym jej komentarzem było to, że żałuje, że tak szybko odpadła z programu i tylko tyle. A ludzie włożyli w jej usta rzeczy, których nie powinni byli i ja myślę, że to jest koniec tematu. A co dalej będzie z tym programem? Stop Model? Ja myślę, że to jest program, który jest tak naprawdę jedynym w Polsce, który ma tak ogromne ratingi i świetnie sobie radzi. Czy to prawda, że Ania Rubik chce odejść, Divers chce odejść, sponsorzy się odsuwają? Ja nie mam pojęcia, co się dzieje, jeżeli chodzi o sponsoring, bo tego my nie załatwiamy, jest to stacja. Ania Rubik też nie wiem, jakie są jej plany. Nie mam pojęcia, nawet jeżeli odeszłaby którakolwiek z tych opcji, to są też inne. To nie jest tak, że świat się wali. Program jest świetny, ma super oglądalność i nie sądzę, żeby stacja tak łatwo zrezygnowała z tak idealnego programu na polski rynek.